29 maja rusza samochodowe kino plenerowe w Kozienicach. Na terenie Targowiska Miejskiego przez 3 dni, od piątku do niedzieli o godzinie 21.30 wyświetlone zostaną trzy filmy. O tym jakie to będą tytuły możemy zdecydować sami. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na fanpage gminy Kozienice na portalu Facebook i znaleźć post dotyczący kina samochodowego. Klikamy w link do ankiety zawierającej proponowane dostępne tytuły filmowe. Wybieramy maksymalnie 3 spośród 15 zaproponowanych filmów. Te, które zdobędą największą liczbę głosów, zobaczymy na plenerowym ekranie. Głosowanie trwa do czwartku do godziny 13. I na koniec najważniejsze zasady korzystania z kina samochodowego: wjazd wolny, liczba miejsc ograniczona. Samochody mogą wjeżdżać od godziny 20.30. Konieczne jest posiadanie sprawnego radia samochodowego, dźwięk popłynie z głośników samochodowych, odpowiednia częstotliwość zostanie wcześniej podana. Organizatorem kina samochodowego są Gmina Kozienice przy współpracy z Kozienickim Domem Kultury imienia Bogusława Klimczuka.